Posiadamy plan rozwoju dla każdego kraju. Własne inwestycje chcemy skoncentrować w 7 najważniejszych miastach w Polsce oraz w stolicach wszystkich państw naszego regionu. Z drugiej strony, w drugorzędnych lokalizacjach chcemy rozwijać się poprzez Asset Light, czyli przez franczyzę i zarządzanie. Tutaj celem jest powiększenie sieci i zwiększenie rozpoznawalności marek hotelowych, a to z kolei jest dla nas bardzo ważne. Ponadto przyspieszyliśmy rozwój w 2015 roku i to samo zadzieje się w 2016. Przeprowadzamy optymalizację portfela nieruchomości, połączonego z otwarciem 31 hoteli w najbliższych 30 miesiącach, a to oznacza zwiększenie sieci hoteli o 30%. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin i Katowice są miastami, w których chcemy inwestować. W pozostałych lokalizacjach stawiamy na franczyzę i zarządzanie. Which means that we have already more than 30% of our network which is not yet existing, which will open. So, and it is the case in Poland, Warsaw, Krakow, Poznan, Wrocław, Tricity, Szczecin and Katowice. Those are the main locations where we want. Jeśli chodzi o inne kraje w regionie, to stawiamy na rozwój w Rumunii, Bułgarii, gdzie podpisaliśmy umowę o zarządzanie 2 nowych hoteli, Ibis i Nowotel w centrum Sofii. Chcemy rozwinąć sieć hoteli w Macedonii oraz w pozostałych krajach, gdzie nie ma jeszcze hoteli pod szyldem marek grupy Accor Hotels. New hotels in Macedonia and we are trying now to open new country as we have still 7 country to be open in our perimeter of Orbis. And last but not least, we are as well reorganizing and optimizing the brand portfolio. We are lucky enough to have Accor Hotel branded portfolio which is in our hands and we are now. Poza tym przeorganizowujemy portfolio hoteli pod kątem marek. Tym sposobem trwa właśnie rebranding 2 hoteli w Budapeszcie na Ibis Styles. New market will be the perfect answer to the guest expectation.